Cześć. A dzisiaj pokażę, co się dzieje w szklarni. W szklarni jest w tym momencie 40 stopni, już tam temperatura dobiła do 40. Palejki poprzestawiałem, tak żeby chłodziły. Większość bananów rośnie. I pokażę takie, co ratowane ostatnio. Red Tiger z odrostem. Tutaj jest Green obcinany i Lasiokarpa. No, ostatni raz pokazywałem te banany w nagraniu z 26 lutego. Tutaj Gałcumik też ten obcinany z tamtego roku, wybudzany niedawno. Tak. Pokazywałem też ostatnio tego Yunanensis. To już takie liście rozwinął. Gałcum, ten duży, rozwinął tego liścia. Już sięga do dachu i kręci następnego liścia. Dwarfnamwa, poprawić czubek, bo o, dwarfnamwa. To mój największy. Musatani. Pokazywałem też ostatnio właśnie, jak zaczął wyrastać nowy listek. Ten listek już jest taki. Tutaj mam w tej szklarni, mam jeszcze dwa Ventricosum maureli. Takie one były małe, tutaj włożone. Takie zdechlaczki. No ale zaczęły tutaj rosnąć ładnie już dosyć, ale bardzo wyciągają się. Widzę jednego banana takiego, no nie za ciekawego. Jest no co prawda tutaj widzę, ale to zaznaczę go dzisiaj, albo zwrócę uwagę przynajmniej. Widzę coś wykręca, jakąś rurkę, ale ogólnie zmarniał trochę. Te starsze liście widzę się poskładały. No wyglądają nieciekawie. Ten jeden młodszy jako tako, ale ogólnie banan stał. Na razie jeszcze spał. No ten młody liść, no nie zwracałem na niego wcześniej uwagi. Także nie wiem, czy on się rusza, czy nie. Ale zaraz go chyba zaznaczę. I w razie czego trzeba będzie ciąć banana, albo go lepiej dobudzić. A jest to sumatrana zmieszana z Grand Nine'em. Krzyżówka sumatrany z Grand Nine'em. Ae, taki dziwny wyrasta teraz. Liście wąskie, a długie. Wyciągnięty bardzo. Nie mam dojścia do niego. Zaraz, gdzie on jest? Tam jest. Nie widać stąd. Słabo widać. No tutaj Cavendish. Dwarf Cavendish. Grand Nine też tutaj gdzieś z nim razem jest.
Tam w kącie taki zwykły sklepowy dwarf, co daje tam tysiące odrostów. Mont Beliardi też stał jakiś czas, ale już ruszył. No na razie takie małe te listki wypuszcza. Ale wypuszcza. Balbisiana moja największa żyje, obudziła się już dawno. Sikimensis Manipur, pokażę go dzisiaj dokładniej. Ładnie wygląda. O, może pokażę jeszcze ananasa, którego niedawno przesadzałem. Jakieś takie kwiatki na tym, na owocu jakieś kwiatki takie ma fioletowe. A tutaj ten starszy owoc. Tak. Mały Sikimensis. Lauter Bachiana, Kana Kofi, Kempa. No jest tutaj sporo odrostów przy niej. Musa Thompsoni, ładny banan, podobny do Balbisiany, też taki żółty pień. Kręci rurkę. Bardzo podobny do Balbisiany. Atia Black. Bardzo duży już banan. Sikimensis Everred. Jest to odmiana Sikimensis, no podobny do Restigera, ale jakiś taki wyselekcjonowany, że niby ma mieć wyraźniejsze przebarwienia. Nanwa Black. Też duża sezonka. Sumatrana. No jest to bardziej taki ciepłolubny banan. Nie wiem, jak on będzie na dworze się spisywał. No odrost ładnie rośnie, a mamusia na razie nie rusza się. A tutaj jest ten banan, to jest Bengal Tiger. Bengal Tiger.
Też wypuszczę listka. No nie wiem, czy to jest, czy to nie jest to samo co Red Tiger. No to różnie. Różne opisy widziałem. Zaraz jeszcze poszukam tego Sikimensis Giant. Znalazłem go. Jeszcze nie jest jakiś gigantyczny. O, to zawinęła mu się rurka. O, to jest listek. No, wyciągnięty na długość. Wyciągnął się. Sikimensis Darjeeling Giant. Ponoć największy z Sikimensisów. Musa Hesmani z odrostami w tej dużej doniczy, a zmieszany jest z liśmi, a do okazji olbrzymiej. Strelicja. Musa Hesmani tutaj w kącie. O, te różne okazje pomału się budzą. No tylko ten Borneo Giant, taką jedną mam małą. Borneo Giant coś... Coś nie za bardzo. Póki co. Tutaj ta. T-Cup. Też tak nie za bardzo wygląda na razie. Podosypywałem tej swojej ziemi takiej z kompostownika i zauważyłem na razie jedną wadę tej ziemi, że bardzo dużo chwastów wyrasta, takich małych. Małe glaucumki wyglądają naturalnie. Stare liście pousychały, ale czuprynki mają zielone i rosną. No to takie inne drobiazgi. Tutaj trzymam jeszcze tego trochę karpusa. Jak on tam miał? Latisectus. Trzymam, może akurat wstanie wiosną. I zaraz trzeba się ewakuować, bo jest za gorąco dla człowieka tutaj. O, jeszcze tutaj rzut oka od dołu. O, to co zauważyłem ostatnio, ten Colocasia pinkchina. Taka była marna przez zimę, ale pomału widzę, kiełki dostaje i wybudza się chyba. Canna Tropicana Gold. Dobra. A to taki filmik. Na razie.